Naszego podcastu Każdy z Każdym posłuchasz tylko w aplikacji Empik Go. Dzień dobry, dzisiaj wyjątkowo o 9:00, a to wszystko dlatego, że będziemy mieli połączenie z trenerem przygotowania fizycznego HPL-u Berszewa Łukaszem Bortnikiem, bo to jest program, w którym zapowiadamy dzisiejsze spotkanie Lecha z HPL-em, a zapowiadamy w składzie Artur Wichniarek. Dzień dobry. Igor Lewczuk. Dzień dobry. Jak nastroje? Wstali? Pozytywne, pozytywne. Tylko pozytywne. No i pięknie, to panowie, dzisiaj zaczniemy sobie od HPL-u, bo niedługo będziemy mieli na linii Łukasza, natomiast zerkniemy sobie może od początku na skład HPL-u Berszewa, jak to wszystko dokładnie może wyglądać. No wydaje nam się, że tutaj akurat Lech Poznań znowu, podobnie jak w spotkaniu z Austrią Wiedeń, jest faworytem. Te nazwiska, je tak pokazujemy, pewnie widzą po prostu, żeby się z nimi zapoznali jeszcze przed pierwszym gwizdkiem, bo raczej te nazwiska nikomu nic wielkiego nie powiedzą. Już to nawet nam wielce nie mówią, bo myślę, że nie musimy się koncentrować tutaj na Izraelczykach, tylko myślę, że Lech musi zacząć od samego początku tego meczu grać inaczej niż z Austrią, bo widzieliśmy, że z Austrią w tym meczu pierwsza połowa, duża nerwowość w wykonaniu Lecha Poznań. Jednak po tym bardzo dobrym i udanym meczu w Hiszpanii, gdzie do meczu z Austrią przystępowali jako faworyt, nie do końca ta presja faworyta była podniesiona, udźwignięta przez zespół Lecha. I dopiero w drugiej połowie Lech faktycznie pokazał swoją taką już naturalną twarz i zagrali bardzo dobre drugie 45 minut, wygrali. Zdobyli 3 punkty i myślę, że właśnie tutaj z Berszewą muszą zagrać z samego początku skoncentrowanie, ale z przekonaniem, że tutaj mogą i muszą to spotkanie wygrać, bo to jest dwumecz. Wiemy, że za tydzień jest kolejne spotkanie i to może zdecydować o tym, że Lech z drugiego miejsca ma szansę na to, żeby dzisiaj pójść dalej. Dzisiaj przy zwycięstwie, tutaj za chwilę pewnie też zobaczymy tabelę, będziemy mieli przy ewentualnej porażce jeszcze Austrii Wiedeń z Villarreal 5 punktów przewagi nad Austrią i nad HPL-em. To naprawdę takie pole position do awansu. Teraz widzimy tabelę. Spodziewam się podobnego meczu, szczególnie początku, jak z Austrią Wiedeń. To Lech będzie... Wątpię, że będzie atakował od razu wysokim pressingiem. To bardziej będzie takie ustawienie na środku pola i czekanie na błąd przeciwnika. Natomiast, tak jak wspomniał Artur, ten początek musi być zdecydowanie lepszy, bo to Austria w poprzednim spotkaniu utrzymywała się lepiej przy piłce. To ona konstruowała sytuację. Później nastąpiło to przebudzenie. Ale również trzeba pamiętać, że Lech w pucharach w Europie to jest Lech u siebie bardzo groźny. Na 5 spotkań, 5 wygrał, żadnego remisu, żadnej porażki. Był w większości spotkań tym zespołem, który dyktował tempo gry, to on przeważał. I Welde z Iszakiem, jeżeli chodzi o Europę, szczególnie Welde, to jest kompletnie inny piłkarz niż w polskiej lidze, więc te mecze w Europie służą tym zawodnikom. Iszak, Skóraś, Welde to są gracze, którzy mogą pociągnąć kolejny raz zespół Lecha w tym sezonie. Panowie, zanim połączymy się z Łukaszem Bortnikiem, to zerkniemy sobie także na taką listę nieobecnych w HPL-u Berszewa, bo tam mamy akurat znane nazwisko, bo kiedy wylosowaliśmy HPL Berszewa, od razu mówiliśmy o tym, no, że będziemy mieli takie starcie z Andre Martinszem, byłym zawodnikiem Legii Warszawa, natomiast Andre Martinsz aktualnie no, nie znajduje się w najwyższej formie, bo to, że nie został zgłoszony, to nie dlatego, że tam zostały jakoś niedopatrzone przepisy, że po prostu nie było czasu na zgłoszenie. Po prostu gdzieś w słabszej dyspozycji jest Andre Martinsz. Do tego mamy Safuriego, a więc jednego z kluczowych skrzydłowych HPL-u, a także Sulejmanowa, kolejny zawodnik, który jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o HPL. Natomiast jego po prostu nie wpuściliśmy do Polski ze względu na rosyjskie obywatelstwo. No, nie wina zawodnika, wina tej sytuacji, którą mamy. Oczywiście no to jest przykre, ale niestety prawdziwe. I tu z tym musi sobie zespoły właśnie takie jak HPL radzić. Ale faktycznie tutaj może kilka słów o Martinsie.
Zawodnik, który z wielkimi nadziejami przychodził do Legii, miał być liderem warszawskiego klubu. Widzimy, że jednak ta jakość nie do końca się sprawdziła przy tym zawodniku. Jeżeli on idzie do czwartego zespołu Ligi Izraelskiej, zespołu, który poprzez zdobycie Pucharu Izraela ma szansę grać w Lidze Konferencji i nie jest zarejestrowany nawet, nie mając kontuzji, no to widać, że jest jakiś większy problem tutaj z jakością Martinsza, prawda? No, bardzo możliwe, że też chodzi Igor o przygotowanie fizyczne, bo raczej to nie był taki zawodnik, który lubił dużo biegać. To znaczy, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, chyba już trener Bortnik nas słucha, tak, więc tutaj z tym chyba nie ma problemów, ponieważ to jest dobry specjalista. Zresztą zaraz będziemy z nim rozmawiać. Sam jestem ciekawy, jaki jest powód tej nieobecności, braku w kadrze, w ogóle braku zgłoszenia, ponieważ no, myślałem, że to jest zawodnik, który właśnie będzie tą wartością dodaną w tym zespole. Tak nie jest. Natomiast jeżeli chodzi o Safuriego i Sulejmanowa, to są gracze, którzy strzeli odpowiednio 3 i 2 bramki w lidze, więc zawodnicy, którzy, no, jeżeli chodzi, może powiedzieć, stanowią o sile ofensywnej tego zespołu. Na pewno trener przeciwników ma jakiś pomysł na zastąpienie tych graczy, ale no, zawodnicy, którzy strzelają gole i nie ma ich w kadrze, no na pewno jest to duży problem. No tak jak powiedziałeś, z nami jest trener przygotowania fizycznego HPL-u Berszewa, Łukasz Bortnik, witamy. Mam nadzieję, że dobrze się słyszymy. To rozmawialiśmy tutaj o tych nieobecnościach, czy to Sulejmanowa, czy to Andre Martinsza, to jak byśmy mogli z pierwszej ręki uzyskać informacje, to zapytamy po pierwsze o Andre Martinsza, dlaczego nie został zgłoszony do rozgrywek Ligi Konferencji i po drugie, jak została odebrana w Izraelu ta historia z niewpuszczeniem Sulejmanowa do Polski. No, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, pozdrawiam studio i Igora i pozostałych uczestników. No, dużo wiecie, tak? Ja tylko i wyłącznie mogę dodać, bo to, co powiedzieliście, ja tam słyszałem kawałek tej waszej wypowiedzi i rzeczywiście tam jest dużo prawdy w tym wszystkim. Andre Martins był ściągany też z dużymi nadziejami do naszego klubu. Ja znam tego chłopaka bardzo dobrze i cenię jego umiejętności i cenię go bardzo, bardzo piłkarsko. No niestety doszło do takiej sytuacji, że po prostu klub zdecydował, że go nie wpisze na tutaj do Europy. Nie mnie to oceniać na pewno. Andre nie ma problemów zdrowotnych w tym momencie. Były te problemy zdrowotne w końcówce ubiegłego sezonu. Dzisiaj jest wszystko w porządku, jest w całkiem niezłej formie, chociaż został troszkę odstawiony oczywiście na bok. Co do Safuriego, zawodnik z dużym potencjałem ofensywnym, prawa noga, oczywiście dzisiaj go nie ma ze względu na kontuzję, nabawił się kontuzji podczas treningu w tej przerwie reprezentacyjnej na kadrze. Niestety nie możemy skorzystać z tych jego możliwości i z tej jego siły ofensywnej dzisiaj. Kolejne pytanie co do Sulejmanowa. Na pewno duży brak dla nas, bo to jest chłopak bardzo kreatywny, który dużo robi bardzo takiej dobrej gry z przodu. Na pewno będzie go nam dzisiaj brakowało. Wiemy, że było takie święto. Ono się nazywa, jak dobrze pamiętam, Jam Kipur. W ogóle mogę widzom naszym przypomnieć, na czym polega, bo albo po prostu powiedzieć, bo może nie każdy zna. To bardzo ważne święto żydowskie, podczas którego między innymi nie można się myć, pukać ust, nosić butów ze skóry, myć zębów. Nie można pracować, trzeba utrzymywać ścisły post. Z tego względu też HPL już od poniedziałku jest w Polsce. Jaki wpływ to święto może mieć ewentualnie na przygotowanie fizyczne, to za co pan odpowiada w tym spotkaniu z Lechem Poznań? Święto Jom Kippur poprawię, bo na pewno jedno z najważniejszych świąt w Izraelu, z tego co ja się dowiedziałem. Ciekawe święto z tego względu dla mnie, zawsze dla obcokrajowca, będąc w kraju, bo to jest bodajże wtorek, czyli przedwczoraj, środa, kiedy po prostu drogi są zamknięte, nie ma ruchu drogowego i wszyscy wychodzą na ulicę wieczorkiem, kiedy ta pogoda już jest przyjemna i sobie spacerują i tak spędzają czasy, ale oczywiście są inne rzeczy, synagoga, modlitwy, pokuta i ścisły post. No tak, dużo wiecie oczywiście, ale pewnych rzeczy nie da się ukryć. Dość wcześnie się pojawiliśmy w Poznaniu, bo w poniedziałek już byliśmy na miejscu w hotelu.
No i ten wtorek był dość ciężki dla zawodników z tego względu, że był ten post. Nie wszyscy. No i zobaczymy, tak? Zobaczymy. Ja nie będę spekulował, nie będę pewnych rzeczy zdradzał, bo jesteśmy przed samym meczem na żywo. Boisko wszystko zweryfikuje, jak to się fajnie zawsze mówi. Nie, mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Wiadomo, tutaj nie będziemy o boisko dokładnie dopytywać, bo wiadomo, że nie może pan nam pewnych rzeczy jako członek sztabu szkoleniowego HPL-u zdradzić. Natomiast pewnie niektórzy zastanawiają się, co pan tam w ogóle robi, dlaczego pracuje pan w Izraelu, no ale może też nie każdy wie, że to tak naprawdę już druga przygoda pana z tym klubem, bo pamiętamy później po mistrzostwie nawet z HPL-em wrócił pan do Polski, pracował pan w Legii Warszawa, między innymi tutaj z Igorem Lewczukiem i później znowu HPL. Z czego się wziął ten HPL i za pierwszym i za drugim razem, jak panu się tam żyje, jak panu się tam pracuje? No tak, to już jest moja druga kadencja w Izraelu. No życie czasami tak się układa, no nie jesteśmy niczego w stanie zaplanować i rzeczywiście to był przypadek. Za pierwszym razem 2015, kiedy byłem takim, powiedzmy, reprezentantem, przedstawicielem australijskiej firmy GPS Sports, technologii GPS na rynku polskim i w tej części Europy. HPL akurat zakupił system i tak jak co roku był w Warce, czyli letni obóz przygotowawczy w Polsce. No ja zostałem wysłany przez firmę, żeby po prostu tam przeszkolić, pokazać, zademonstrować, jak to wszystko działa i w jaki sposób można to wykorzystać do pracy z piłkarzami. No i tak się stało i po prostu jakaś tam chemia się pojawiła i najpierw byłem konsultantem, a później na pełen etap dołączyłem do sztabu. Z tą przerwą dwuletnią, gdzie oczywiście miałem tą przyjemność, ogromną przyjemność pracować z tak wspaniałym zawodnikiem jak Igor Lewczuk, którego bardzo sobie szanuję. Oczywiście to nie jest kurtuazja, to jest na pewno człowiek, od którego wielu młodych chłopaków mogło brać przykład. No i trafiłem po tym dwuletnim okresie ponownie do Berszewy. To też troszkę przypadków tym wszystkim. Pewne rzeczy się potoczyły, jak się potoczyły. Były pewne oferty, a jednak zdecydowałem się, że wracam. Zobaczymy, na jak długo. Kontrakt jest ważny do czerwca. Klub już ze mną rozmawia na kolejne 2 lata. Na razie rozmawiamy. Zobaczymy, co pokaże życie. Jeżeli chodzi o takie różnice pomiędzy pracą w Polsce a w Izraelu, to na pewno klimat, bo domyślam się, że tutaj trochę trzeba inaczej dostosować pana pracę, ale no chyba jeżeli chodzi o technologię, to wielkiej różnicy nie ma, bo świat na tyle poszedł do przodu, że chyba wszędzie jakby każdy ma dostęp do tego samego. Chyba że się mylę, to może pan mnie poprawić. No tak, technologicznie na pewno. To wszystko zależy też od budżetu klubu, prawda? Budżet HPL-u Berszewa jest w miarę, tak to nazwę, okej. Okay. Czyli to nie jest tutaj pod tym kątem technologicznym lepiej niż w Legii, czy podobnie? Podobnie, tak. Może w niektórych rzeczach troszkę lepiej. Pamiętajmy o tym, że Izrael jest bardzo mocnym krajem, jeśli chodzi o technologie najróżniejsze i nawet wymieniając takie... Tak, w ostatnim czasie wiemy, co firmy. Tak, wymieniając mocne firmy, chociażby takie jak Zone 7 czy Player Maker chociażby, które też rewolucjonują ten monitoring w piłce nożnej, no to są firmy wszystkie, które powstały tutaj. Jest też Track 160, też taka firma, która opiera się na zbieraniu danych z kamer, co też jest być może przyszłością w tej dziedzinie. No też pochodzi z Izraela, także jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy technologiczne, to Izrael jest bardzo, bardzo w tym mocny. No na pewno inna specyfika pracy, jakby nie było, to jest Bliski Wschód, także pewne rzeczy, te różnice kulturowe, one mają tutaj miejsce. Mi to pasuje, powiem szczerze, nie narzekam, chociaż czasami są takie dni, że człowiek się zastanawia, ale No, trzeba podchodzić do wszystkiego zawsze z otwartą głową i myślę, że ja jestem taką osobą. Pogoda w Izraelu, na pewno wiecie doskonale, no jest świetna. Dla turysty oczywiście, może nie każdy lubi aż takie upały, bo w tym momencie cały czas mamy powyżej 30 stopni. Ja nie narzekam, spełniam się, jeśli chodzi o to moje pasje motocyklowe.
Codziennie mogę sobie dojeżdżać do klubu motocyklem, jeszcze zaliczać pustynię w offroadzie jakimś, także to mi pasuje. No ale na pewno ta specyfika pracy jest zupełnie inna, chociaż te kluby się mocno zmieniają. Zobaczmy sobie na to, że praktycznie co roku kluby izraelskie występują w pucharach europejskich. To też o czym świadczy. Ja mogę ten mój pobyt w HPL-u Berszewa naprawdę bardzo pozytywnie, dlatego że w tym okresie, no powiedzmy sześciu, no przesadziłem, pięciu lat w sumie pracy, no to są trzy tytuły mistrza kraju, trzykrotnie występy w fazie grupowej, dwukrotnie Liga Europy, teraz konferencja, są super puchary, są puchary ligi, puchary kraju. Także myślę, że pod tym względem na pewno takie sukcesy sportowe, no nie ma co narzekać. A jak pan wyjeżdżał do Izraela, to domyślam się, że za pierwszym razem były też myśli, czy w ogóle będzie tam bezpiecznie, jak będzie czuła się rodzina blisko Strefa Gazy. Jak to wygląda tam w tej chwili od tej strony? Często są jakieś alarmy? No bardzo dobre pytanie. Myślę, że każdy takie pytanie sobie zadaje. Ja będąc w drodze do tej warki, którą wspominałem w 2015 roku, i widząc drużynę pierwszy raz na treningu, tak sobie myślałem, że no ciekawe, jakby mi zaproponowali pracę. Nie ma szans, nie ma szans, dlatego że Izrael niebezpiecznie, wojna, konflikt, Palestyna. Także nie ma takiej opcji. Takie miałem myśli. Pojechałem do Izraela pierwszy raz na konsultacje i rzeczywiście się zdziwiłem, że jest to piękny kraj, nowoczesny kraj, chociaż jest ta mieszanka tych blisko wschodnich klimatów, no tego się nie da ukryć. Ale jest bezpiecznie, czuję się bezpiecznie. Chociaż są na pewno takie okresy, że z tego względu, że Berszewa jest blisko Strefy Gazy, nie wiem, czy to jest 40 kilometrów, to gdzieś tam można usłyszeć jakieś, nazywamy to sztuczne ognie z żoną, śmiejemy się, żartujemy z tego czasami, chociaż wiadomo, że to jest poważna sprawa, ale każdy budynek, każde mieszkanie, każdy dom ma, to też zabrzmi śmiesznie, shelter, bunkier. Także jak są sztuczne ognie, to po prostu się chowamy na chwilę, słyszymy bum bum na zewnątrz i wszystko jest w porządku. Także na pewno można się do tego przyzwyczaić, chociaż nie każdy obcokrajowiec na to dobrze reaguje. Ja z tym większego problemu nie mam, powiem szczerze, i też miałem to szczęście akurat podczas tych moich dwóch kadencji, że nie było jakichś większych konfliktów. Ponad rok temu właśnie, bodajże w maju, krótko przed tą moją taką decyzją, żeby tutaj przyjść po raz drugi, to był, można już powiedzieć, taka wojna chyba tygodniowa. Nie wyglądało to zbyt dobrze i też się wahałem, ale później sytuacja się uspokoiła. Dzisiaj jest wszystko w porządku. Żyje się normalnie, wychodzi się normalnie na ulicę, do restauracji, żeby nie powiedzieć do baru, bo nie pasuje, ale życie się toczy normalnie. Pamiętam Tomasz Petraszek, jak był w Legii Warszawa, on trochę chyba, przepraszam, Pekhart narzekał trochę akurat na pracę tam w Strefie Gazy, bo też był zawodnikiem chyba HPL-u właśnie i on miał jakby dużo gorsze wspomnienia, mówił tam o tym, że właśnie chował się w bunkrach i tak dalej. Zgadza się, no sytuacja chyba dla zawodnika, dla trenerów nie jest komfortowa, ale tutaj widzimy, że słyszymy, że trener absolutnie z tym nie ma problemu i chyba też kwestia przyzwyczajenia się, prawda, bo jeżeli wszystko jest w porządku, ta żelazna kopuła działa tak, jak to należy i chyba tutaj... A że ona działa, to wiemy, no i ten, ale powiedz jedną rzecz, jeżeli byś miał porównać czysto sportowe aspekty klubów Izraela, no bo widzimy, że Maccabi Haifa gra w Lidze Mistrzów, tak? Tak jak powiedziałeś, wygrać się czy w Lidze Europy, czy w Lidze Konferencji. A my w polskiej lidze mamy z tym dosyć duży problem. Tak? I dzisiaj jednak Lech Poznań, mam ja takie przynajmniej wrażenie, że jest faworytem tego spotkania. Jakbyś ocenił poziom faktycznie rozgrywek Ligi Izraelskiej, a Ligi Polskiej? Tak, Artur, na pewno. Ja również się zgodzę z tym, że Lech jest faworytem dzisiaj. Myślę, że na pewno grają u siebie, to daje im dodatkowego powera, jak to się mówi. Chociaż jest to dobry zespół pokładany, mocny ofensywnie, no silna drużyna. Na pewno czeka nas ciężki mecz. Porównując polską ligę do Ligi Izraelskiej, na pewno polska liga jest bardzo wybiegana. Tutaj się robi kilometry, tutaj jest odpowiednia intensywność. Były niedawno takie raporty,
Nie wiem, czy to do was doszło, czy nie. Porównywane wszystkie ligi w Europie i na świecie również. I się okazuje, że polska liga, jeśli chodzi o intensywność, czyli te dystanse w tych najwyższych kategoriach prędkości, jest w samej czołówce, zaraz za Premier League. Także to było na pewno zaskoczenie dla wielu osób. No, ja tymi danymi operuję, też wiele lat pracowałem w Polsce, także wiem, że po prostu tak jest. W Polsce się dużo biega, jest dużo fizyczności, jest dużo tego kontaktu. Liga izraelska troszkę inaczej. Na pewno jest więcej finezji, więcej techniki, więcej takiego polotu. Jest wielu zawodników naprawdę bardzo dobrze wyszkolonych technicznie, ale z drugiej strony jest mniejsza dyscyplina taktyczna. Chociaż to również się zmienia w Izraelu i samo również przygotowanie fizyczne i te właśnie zdolności do wykonywania długotrwałego wysiłku o wyższej intensywności, też to się zmienia. Jest lepsza selekcja piłkarzy pod tym względem. Ja to widzę na przełomie dosłownie tych 2-3 lat, że te różnice są zauważalne, nie tylko w Berszewie, ale też w innych drużynach. Także ta liga na pewno się zmienia na lepsze. No ciężko mi powiedzieć co innego. No, na pewno tutaj Maccabi Haifa wykonało kawał dobrej roboty. W ogóle trener Barak Bahar też ze sztabem, z trenerem Barakiem miałem okazję współpracować wcześniej w tej pierwszej kadencji w Berszewie. Na pewno ciekawy szkoleniowiec, który ma troszkę inne spojrzenie na trening, też preferujący grę taką bardzo ofensywną, nie bojący się niczego, nie bojący się dużego ryzyka, i to się opłaca. Przychodzi do Haify i już 2 razy pod rząd zdobywa tytuł mistrzowski i awansuje do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na pewno zbudowali mocny zespół na przełomie tych 2-3 lat, czyli też dobre decyzje co do sprowadzania zawodników, rozbudowy sztabu, też inwestowania w technologię. Także te kluby się mocno rozwijają. Maccabi Tel Awiw podobnie. Maccabi w ostatnim czasie no nie zaliczyło dobrego okresu. Teraz się szykują na mistrzostwo, też się wzmocnili, też sprowadzili bardzo dobrych piłkarzy, między innymi wrócił Zahawi, jest świetny trener, bodajże Iwicz, żebym tutaj nie przekręcił nazwiska, to jest Serb, który wcześniej też był w Maccabi Tel Awiw i również wrócił do Izraela z różnymi przygodami tam w Europie, między innymi w Anglii. Także no o czymś to świadczy, także te drużyny trafiają praktycznie rok w rok do fazy grupowej czy Ligi Europy, no Ligi Mistrzów rzadziej, wcześniej to było właśnie Maccabi Tel Awiw. Także zobaczymy też co dzisiejszy mecz pokaże. A jaki jest poziom tej ligi, jeżeli chodzi o porównanie takie bezpośrednie do Ekstraklasy i ewentualnie też jakie są różnice pomiędzy tą czołówką a tymi słabszymi trochę zespołami? Znaczy tak na szybko mogę powiedzieć, że w Polsce wszystko jest możliwe i każdy może wygrać z każdym. Z tego co kojarzę, z tego co pamiętam, przyznam się, że nie oglądam zbyt dużo polskiej ekstraklasy. Może. Pracując w Polsce też nie oglądałem na bieżąco. To jest jedna z dwóch. No dokładnie, witam w klubie. Także w Polsce każdy z każdym może wygrać, może rzeczywiście powalczyć i ciężko się gra nawet z tymi drużynami z dołu tabeli. A z kolei w Izraelu no ta różnica jest widoczna, czyli jest, nie wiem, dzisiaj Artur powiedział, że jesteśmy czwartą drużyną, jesteśmy trzecią drużyną, chyba że źle spojrzałem na tabelę. Trzecią? Chociaż... Nie, no poczekaj, bo ja tu na kikerze, wiesz, niemiecka jakość niby, ale widzę, że jest czwarte, no. No to ja muszę też sprawdzić, ale nieważne, tak, to jest czwarte, to trzeba trenerze delikatny upgrade zrobić, bo ewidentnie czwarta pozycja, 12 punktów. Sprawdzam. Aha, po prostu mierzycie no wyżej. Ja... Ale różnice małe. Tak, różnice małe. Dobrze, no to ja jestem mało zorientowany na temat swojej drużyny, ale to jest początek ligi, także ja nie patrzę w tabelę, tylko koncentruję się na innych rzeczach. Z kolei, tak jak powiedziałem, w Izraelu te różnice są większe między drużynami, nie wiem, to 4, o chyba bodajże teraz, nie wiem, 4-5 drużyn, które... Znaczy 3 na pewno drużyny będą walczyły o tytuł mistrzowskich, tak? To nie jest niespodzianka, bo wiadomo, że to jest Maccabi Haifa, bardzo mocne, które też inwestuje coraz więcej, no duże pieniądze z Ligi Mistrzów. Maccabi Tel Awiw, które również chce wrócić po latach, zdobyć tytuł mistrzowski i też wrócić do Europy. No jesteśmy my. Jest też ciekawa Maccabi Netania, która od jakiegoś czasu no, też zaliczyła niesamowity postęp i
prezentuje taką właśnie niemiecką piłkę, bardzo agresywną. Tam dyrektorem sportowym jest były zawodnik z Bundesligi, który też stara się wdrożyć taką właśnie trochę takie metody niemieckie do swojego klubu. Także oni na pewno będą, nie wiem, czy będą się liczyć do samego końca, ale na pewno będą gdzieś tam zabierać punkty tym mocniejszym. Także myślę, tak na szybko, to są takie różnice, które ja przynajmniej widzę. A na koniec zapytam jeszcze o wątek Polski, bo wczoraj zerknąłem sobie na kadrę zespołu i widziałem tam zawodnika, którego nawet kojarzę z Premier League, 35-letniego Tomera Hemeda, i widzę, że on ma podwójne obywatelstwo, bo jak później sobie doczytałem, jego matka była Polką. On mówi po polsku, jak to dokładnie wygląda? Tak, akurat to Tomer Hemed, wspominałem te świetne czasy, kiedy się współpracowało z Igorem Lewczukiem. Mogę powiedzieć, że Tomer Hemed jest podobny typ, czyli taki typ, który jest niesamowitym profesjonalistą, który cały czas chce się poprawiać i dążyć do perfekcji tak naprawdę, mimo tego, że no ten wiek już jest doświadczony. Tak, takiego słowa tutaj zastosuję. Akurat no, z Tomerem Hemedem jest taka ciekawa historia, bo chciał teraz na ten okres do Poznania właśnie ściągnąć swoją mamę z Izraela, która bodajże w latach 60. opuściła Polskę i od tego czasu jeszcze w Polsce nie była. Nawet przez znajomego z mojego Grzesia Mokrego, którego serdecznie pozdrawiam, nie wiem, czy ogląda, czy będzie oglądał, z tego względu, że pracował w Legnicy, bo ona pochodzi z Legnicy. Z tego względu, że pracował w Legnicy, to starałem się tam załatwić jakieś kontakty z biurem podróży, żeby pokazać, zabrać, pozwiedzać trochę Legnicę, Wrocław, no ale do tego nie doszło. No Tomer Hemed pewne słowa łapie polskie, na pewno interesuje go Polska, bo zadaje dużo pytań, bardzo inteligentna osoba, bardzo fajny człowiek. No zaliczył na pewno ciekawe ligi, bo i Liga Hiszpańska, La Liga, Liga Angielska, też miał okazję występować z Pawłem Wszołkiem w QPR. Też ostatnio my ściągnęliśmy właśnie z Australii, też był na innym kontynencie, zupełnie daleko. Ale osoba, która pyta o Polskę, no na pewno nie jest jedyny, który ma polski paszport. W klubie oczywiście oprócz mnie jedyny polski paszport, ale jest też Maon Melikson, który był bliski przecież reprezentacji. Nie wiem, czy pamiętacie, że tak. Selekcjoner Franciszek Smuda. Jakiego zdrowie? Bo my pamiętamy w ogóle, że on trochę wcześniej zakończył karierę, bo tam chyba, jak dobrze pamiętam, był jakiś problem z sercem. Były problemy zdrowotne, tak. To nie dokładnie z sercem, z układem krążenia. Były dość takie poważne problemy i niestety... Podobnie nasz pierwszy trener, Leniw Barda, też była taka sytuacja, kiedy dosłownie no, przeżyliśmy traumę na treningu, bo został trafiony z bliskiej odległości w małych grach piłką w klatkę piersiową i po prostu doszło do takiego wymuszonego zawału serca i ratowaliśmy go na boisku i przez to też musiał dość wcześnie zakończyć karierę. Dzisiaj jest pierwszym trenerem, także to jest taka ciekawa para trenerska. Leniw Barda, byli piłkarze, można powiedzieć, legendy Berszewy. No dzisiaj liderują tą drużyną. No także troszkę zmieniam temat, ale tak, Maon Melikson, który wcześniej zakończył karierę ze względu na problemy zdrowotne. Także Maor jest z polskim paszportem, jest tam jeszcze chyba kilku innych zawodników. No dobrze, kończymy, bo wiemy, że pan za dużo czasu nie ma. Tylko na sam koniec zapytam, jeżeli HPL dzisiaj wygra, to co będzie głównym atutem HPL-u, który pozwoli być tym kluczem do zwycięstwa? No mam nadzieję, że dobra gra, po prostu dobra gra, 0-0 z tyłu, czyli dobra gra w defensywie, ciekawe, szybkie ataki, szybkie i kontrataki, które by nam pozwoliły na to, żeby zaskoczyć drużynę Lecha. I taka na pewno ciekawa gra, nie tylko dla nas, dla sztabu trenerskiego, ale również dla polskiego kibica. Jesteśmy na pewno, Lech jest na pewno faworytem. Mam nadzieję, że Yom Kippur nam nie przeszkodzi i że zademonstrujemy dobry futbol i pokażemy się z jak najlepszej strony. No. Tak, takie zakończenie z mojej strony. Super, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia.
No panowie, tutaj jeżeli chodzi o grę HPL-u, wiadomo było, że zbyt wiele się nie dowiemy, natomiast sporo dowiedzieliśmy się, jeżeli chodzi o samą kulturę, o sam Izrael i myślę, że sporo naprawdę ciekawych informacji Łukasz Bortnik nam przedstawił, bo to też chyba bardzo dobry fachowiec, bo ty miałeś, Łukasz, Jezu, Igor, przyjemność pracować z Łukaszem Bortnikiem. Tak, skończył, zdaje się, odpowiednią właśnie akademię czy szkołę w Stanach Zjednoczonych. To jest fachowiec, który naprawdę zna się na rzeczy. Osoba bardzo otwarta, tak jak widzieliśmy, bardzo chętna do pracy i naprawdę znająca się na rzeczy. Akurat trafił na ten moment, gdzie był początek COVID-u i musiał naprawdę te dostosować obciążenia, te wszystkie rzeczy tak skalibrować, żeby nie było tej szkody, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne, przygotowanie fizyczne. To zrobił w taki sposób, że zdobyliśmy mistrzostwo. Osoba, no, która zna się, znaczy cały czas żyjąca, cały czas pomagająca, więc jeżeli chodzi o motorykę, o przygotowanie fizyczne, tutaj będzie raczej atut niż coś złego. No to zobaczymy, jak to będzie wyglądało na tle Lecha Poznań i czas już przejść do Lecha. Może przejdziemy po prostu grafiką ze składem, chociaż tutaj raczej wielkich zaskoczeń się nie spodziewamy, bo jeżeli chodzi o te spotkania Ligi Mistrzów, czy też Ligi Konferencji Europy, jak to było w tym sezonie, to raczej były podobne zestawienia, czyli środek pola Kalsztrem, ewentualnie Murawski lub Kwekwe w zależności od rywala. No a poza tym większych zmian nie ma. Ewentualnie były te zmiany wymuszone na pozycji stopera, ale teraz w końcu Lech doczekał się takiej, powiedziałbym, stałej pary stoperów Milić Dagerstol i to jest dwójka, która w ostatnich meczach jednak daje sporą pewność, bo jak spojrzymy sobie nawet na spotkania Ekstraklasy, to Lech w ostatnich trzech meczach, jak się nie mylę, nie dopuścił do celnego strzału. Wiesz co, kiedy rozmawialiśmy na temat meczu chyba z Austrią Wiedeń, ja mówiłem, że ta dwójka Milić Dagerstol to jest dwójka też, która daje tą pewność, tak jak powiedziałeś, z tyłu. Jednak nie jestem fanem szatki, tak? To jest dla mnie środkowo obrońca, który jednak ma swoje duże minusy. Dlatego też przed meczem już z Villarreal, kiedy byliśmy z Viaplay tam właśnie w Hiszpanii. Viaplay, ale Villa. Tak, ale Villarreal. Tak więc na pewno tutaj trener Lecha, który przyszedł, tak jak też mówiliśmy już w poprzednich programach, był wrzucony na głęboką wodę, nie wiedział, z kim ma do czynienia, bo nie oszukujmy się, że trener Van de Brom nie do końca obserwował Lecha Poznań i wchodząc czy przyjmując ofertę z Poznania, musiał tych zawodników poznać. I to jest dzisiaj ta jedenastka, którą pokazujemy na ekranie, wydaje się być jedenastką optymalną. No oczywiście tutaj można powiedzieć, że Reboczo mógłby z Douglasem rywalizują o to miejsce na lewej stronie defensywy. Ale na pewno to jest moim zdaniem dzisiaj jedenastka, która daje jakość. No i ta lewa obrona pewnie taki słabszy punkt, bo tutaj mówimy o rywalizacji, ale nie mówimy o zawodnikach, którzy dają pewność, tylko raczej no, wybieramy mniejsze zło. No tak, mecz z Pogonią Szczecin uwydatnił te braki szybkościowe, szczególnie właśnie Douglasa, ten błąd, po którym był rzut karny, ale na przykład w meczu z Legią Warszawa miał na przeciwko siebie Wszołka, zawodnika, który przede wszystkim kładzie akcent na przygotowanie motoryczne, na te bieganie, to Lech był tym zespołem, który atakował i jeżeli chodzi o te powroty, jeżeli chodzi o te kontrataki, absolutnie nie było widać, że to jest jakaś wartość ujemna w tej drużynie. Spodziewałem się właśnie większych problemów. Tutaj Douglas absolutnie zaprezentował się solidnie. Natomiast jeżeli chodzi o ten środek obrony, myślałem, że może być jakaś właśnie zmiana jakiegoś gracza, chociaż trener Van den Brom powiedział, że w ostatnim spotkaniu tyle mało było tego wysiłku, że absolutnie nie ma powodu, żeby jakieś rotacje się odbyły. Widzimy ten skład, który właśnie przed chwilą był na ekranie. Tak chyba powinien, taki najmocniejszy garnitur na ten moment Lecha Poznań. Dużo mówimy o postaci Welde, bo ewentualną taką osobą, która z nim rywalizuje o skład jest Filip Szymczak, który dużo szans dostawał w Ekstraklasie, ale jednak jeżeli patrzymy na te mecze Ligi Konferencji Europy, to Welde ma duże zaufanie od Johna van der Broma, ale też z drugiej strony to taki piłkarz nieoczywisty, bo jednak daje dużo liczb,
Chociaż cały czas gdzieś kibice nie są do tego zawodnika przekonani, ale na samym końcu są konkrety i to jest najistotniejsze. To jest najistotniejsze, ta liczba bramek, asyst, to jest podstawą dla skrzydłowego. Czasami te jego ruchy, te jego zagrania są trochę takie nieporadne, takie niechlujne, ale gracz, który w Europie, przede wszystkim w Europie, zapewnia punkty dla zespołu, to trener nie może zrobić nic innego, jak wstawiać go do składu. Podobnie Ishak, tak podobnie i Skóraś w rozgrywkach Ligi Konferencji. To są ci gracze, którzy ciągną tą drużynę. Natomiast Szymczak też jest graczem, który daje. Czy z Wartą Poznań w polskiej ekstraklasie, czy w ostatnim meczu z Austrią Wiedeń, gdzie naprawdę dostał trudną piłkę, odwrócił się i zagrał prostopadle do Ishaka. Myślę, że no jednak to tym graczem będzie Welde, który zacznie od pierwszej minuty. Szymczak na pewno nie unika pojedynków, bo jak patrzymy sobie nawet na statystyki, to jeden z zawodników, którzy najczęściej biorą udział w takiej grze jeden na jeden, jak już wychodzi na boisko. Tylko, że Szymczak nie jest do końca wahadłowym czy skrzydłowym. Moim zdaniem to jest zawodnik bardziej napastnik. Także tutaj oczywiście w meczu z Austrią Wiedeń on wyszedł w pierwszej jedenastce zamiast Welde. No i faktycznie miał duży udział przy pierwszej bramce, prawda? On się bardzo dobrze utrzymał przy piłce, tutaj na skrzydle na lewej stronie boiska i z tego poszła akcja, gdzie Amaral zagrał do Ishaka. No ale jednak Welde dał niesamowicie dobrą odpowiedź w drugiej połowie, kiedy wszedł, strzelił dwie bramki i faktycznie to on był, można powiedzieć, cichym ojcem zwycięstwa tego spotkania, bo też powiedziałem już, że w pierwszej połowie w meczu z Austrią Wiedeń na bułgarskiej Lech nie prezentował się tak, jakbyśmy się tego spodziewali, jednak duża nerwowość w poczynaniach Lechitów w tej pierwszej połowie, druga połowa była zupełnie inna. Dzisiaj ten mecz też nie będzie do końca łatwy, bo jeżeli analizować Izraelczyków, oni na wyjeździe grają piątką z tyłu. Tak? I to jest, mocno zagęszczona defensywa. I tutaj Lech dzisiaj musi być bardzo cierpliwy. Bardzo cierpliwy, ale jeżeli uda się wyciągnąć trochę zespół Berszewy, no to są możliwości zagrania dobrych piłek prostopadłych, bo z tymi piłkami mają Izraelczycy duży problem. Bo jeżeli masz zagęszczoną linię defensywy, no to jeden zawodnik patrzy na drugiego, weź ty tą piłkę i w końcu nikt nie bierze i piłka prostopadła, a między dwójkę obrońców często dochodzi do zawodnika zespołu przeciwnego. Tak zresztą bramka z Villarreal. Tak, Villarreal. Tak więc tutaj Lech z tymi zagraniami z Kurasia do Ishaka. Przecież wiemy, jak dobrze współpracują ci zawodnicy, to może być klucz do zwycięstwa dzisiaj. I poza tym myślę, że również trenerzy, sztab oglądali mecz Lecha z Legią Warszawa. To słyszeliśmy trenera Bortnika, który liczy na dobre kontrataki, więc być może to też będzie klucz, że chociaż wypowiedź Douglasa na konferencji powiedział, że twierdzi, że zespół HPL-u będzie grać wysokim pressingiem. Tutaj słyszymy, że jednak chyba liczą na tą... Tak jedyne, co przemycił tutaj. Tak, no. Jak dokładnie. Jedyne, co żeśmy mogli wywnioskować z tej wypowiedzi, że to jednak będzie taka obrona, być może jak grała Legia Warszawa, czyli skupienie się na środkowej strefie, na doskoku, na liczenie na błąd przeciwnika i uruchomienie tych skrzydłowych czy napastnika. Więc tutaj może mieć Lech problem, bo każdy zespół, jeżeli gra naprzeciwko drużynie, która się broni całą, wszystkimi praktycznie graczami w środkowej strefie czy na własnej połowie, to może stanowić jakieś, prawda, utrudnienie. Tutaj liczymy na Douglasa, na jego lewą nogę, na Joela Pereira, na te pojedynki skrzydłowych. Tutaj będzie dużo gry 1-1, zrobienie jakiejś przewagi. Oczywiście trzeba mieć się na baczności, jeżeli chodzi o te szybkie ataki, ponieważ no, zespół dysponuje, co pokazał z Villarreal w tym meczu, że zagrywa piłki, czy poprzez lewego obrońcę takie prostopadłe na wolne pole, więc tutaj na pewno obrońcy muszą mieć się na czujności. Patrzymy też na ten środek pola, o którym wspomniałeś. Chwaliliśmy, że wraca do dobrej dyspozycji Kalsztem, natomiast patrząc na spotkanie z Legią Warszawa, to naprawdę duże brawa dla Augustyniaka i Slisza, bo oni, można powiedzieć,
że może nie zdominowali, ale bardzo dobrze radzili sobie w środkowej strefie, a jeżeli chodzi o środkową strefę, to też zaliczamy do niej pozycję numer 10 i tam mamy João Amarala i chyba to zawodnik, który najbardziej zawodzi w tym sezonie i najbardziej też zawiódł w spotkaniu z Legią Warszawa. Czy w ogóle spodziewacie się, że dojdzie do takiej sytuacji, że John van den Brom tutaj zaskoczy i Amarala posadzi na ławce rezerwowych, a na przykład Afonso Souza wystawi w pierwszym składzie? Ja myślę, że jednak doświadczenie Amarala przemawia za tym zawodnikiem, ale tak jak powiedziałeś, on z Legią zagrał słabe spotkanie. Tak? To był zawodnik, który tracił piłki. To był zawodnik, który nie miał pomysłu na to, co w momencie już posiadania tej piłki z nią zrobić. Z Austrią Wiedeń też był irytujący. Tak więc faktycznie jest to zawodnik, który jest delikatnie pod formą, ale przy jakości tych zawodników to może być właśnie ten mecz, tak? I myślę, że na to będzie liczył trener van den Brom, że jednak Amaral, który ma bardzo dobrą technikę użytkową, a przy tym zagęszczonej defensywie i bronieniem się całym zespołem Izraelczyków na własnej połowie, jednak potrzebujesz zawodnika, który potrafi na małej przestrzeni utrzymać się przy piłce, coś z nią zrobić, obrócić się i szukać właśnie rozwiązania prostopadłej piłki. Oczywiście Sousa też to jest zawodnik, który technicznie jest wyszkolony, ale jednak myślę, że od początku kolejną szansę, którą powinien już pomału wykorzystać, zostanie Amaral. Tak, Amaral się budzi. To nie jest ten gracz, który zawodził na początku sezonu. To jest jednak zawodnik, który cały czas z meczu na mecz gra lepiej. Okej, w tym meczu faktycznie zmordował sytuację sam na sam. Takiego zachowania typu, że nie strafił, że był wytrącony, że tak się... No to nie był ten zawodnik, który był znany z poprzedniej rundy, przepraszam, z poprzedniego sezonu, z poprzednich rozgrywek, ale no to jest cały czas gracz, któremu ufa trener van den Brom, więc czy to będzie Amaral czy Sousa, który zresztą strzelił gola w meczu z Wartą Poznań, to nie powinno mieć aż takiego znaczenia, jeżeli chodzi o jakość graczy. Bardzo podobni zawodnicy, natomiast myślę, że to tym zawodnikiem będzie Amaral, który zagra od pierwszej minuty. I też to chyba taki moment, że powolutku trzeba doceniać Johna van den Broma, bo oczywiście był to szkoleniowiec mocno kwestionowany na samym początku, ale gdzieś jednak zaczął ten zespół po swojemu nawet układać. Gdzieś ta defensywa zaczęła dobrze pracować. Coraz więcej widzimy jakichś schematów, jeżeli chodzi o ofensywę. Natomiast no, na początku sezonu tego nie było widać. Tak naprawdę to było jedno dobre spotkanie, pierwsze debiutanckie Johna van den Broma z Karabachem. Później były problemy. A tutaj no, też musimy go usprawiedliwić, bo jak za chwilę zobaczymy sobie taką belkę z nieobecnymi, no to jednak tylko Bartosz Salamon tym razem i wszyscy wrócili i też ten Lech powoli wraca do dobrej dyspozycji. Wiesz co, ja oczywiście tak, mówiliśmy, ja zresztą też mówiłem o tym, że to jest trener, który wszedł do zespołu, którego nie znał. Tak? I to jest oczywiste, że potrzebuje czasu na to, żeby jednak zweryfikować, czy zawodnicy mistrzowie świata na treningu będą również mistrzami świata w meczu o stawkę. Tak? I wiele jego decyzji z początkowych meczów, które prowadził, no jednak się nie sprawdziły. Prawda? Widzieliśmy, że on faktycznie próbował różnych rozwiązań i taktycznych, i personalnych, ale w którymś momencie jednak ten trener, który ma swoje doświadczenie, przecież też jako piłkarz, jako trener w lidze holenderskiej, która jest no, zdecydowanie lepszą ligą niż nasza. I widać, że on pomalutku swój plan realizował. Tak? I faktycznie takim apogeum dobrego postawienia na odpowiedniej osoby był mecz właśnie w Hiszpanii, gdzie Lech po raz pierwszy od dłuższego czasu polski klub pojechał do zdecydowanie lepszego przeciwnika, jakim bez wątpienia jest... No nie od dłuższego, bo pamiętamy Legię Warszawa w poprzednim sezonie, która wygrywała ze Spartakiem. No ale wygrywała jak? No człowieku, no wygrywała jedną akcją, jednym kontratakiem w końcówce spotkania, a broniła się defensywą tak głęboką, wybijaniem piłek po autach. I o to chodzi, że tutaj Lech pojechał do Hiszpanii i chciał grać w piłkę.
nie pojechał tylko po to, żeby jak najmniej przegrać, a być może uda nam się utrzymać do 89 minuty, jak właśnie Legia ze Spartakiem 0-0 i później wpuszczę szybkiego skrzydłowego, który przez przypadek strzeli bramkę i tak się stało. I nagle mówiliśmy, że Legia Warszawa z Czesiem Michniewiczem to jest nie wiadomo jaki zespół i za chwilę będzie zajebiście, a widzimy jak się to wszystko zakończyło, że Legia do dzisiaj się wygrzebuje z tego marazmu, prawda, który już wtedy było widać, no nieważne. Przechodzimy do Lecha Poznań i tam w Hiszpanii było widać, że ten zespół ma pomysł na to, jak grać, prawda? Jak grać, dlatego ja byłem trochę in minus zaskoczony tym, że z Austrią w pierwszej połowie jednak ten pomysł był, ale realizacja była dużo, dużo, dużo gorsza niż zdecydowanie lepszym przeciwnikiem, jakim jest Villarreal. Tak więc tutaj Van den Brom na pewno robi dobrą robotę, ma jedenastkę, którą już dla niego ta jedenastka, którą pokazaliśmy na ekranie, jest tą optymalną i w przypadku faktycznie jakichś urazów będzie dokonywał zmian. Oczywiście to jest teraz następnych 6 tygodni, gdzie naprawdę jest duży natłok meczów i tutaj będzie trzeba robić pewne roszady w składzie po to, żeby dać jednemu czy drugiemu odpoczynek. Bo faktycznie ten mecz ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o układ tej tabeli, prawda? I o to, żeby Lech na wiosnę dalej grał w europejskich pucharach. Zwieńczeniem formy Lecha Poznań to jest wybranie trenera Van der Broma trenerem września. Chociaż z drugiej, znaczy po meczach ze Śląskiem Wrocław przegranym u siebie 0-1, z tego co pamiętam, i 2 meczów z Dudelange, no nie myślałem, że taki będzie wybór, jeżeli chodzi o tą nagrodę, ponieważ no Lech grał słabo. Lech był bardzo taki zmęczony, taki wypluty czasami, jeżeli chodzi o morale, jeżeli chodzi o motorykę. Natomiast właśnie trenera poznaje się, jak zarządza takim kryzysem. Tak jak powiedział wcześniej Artur, przyszedł nowy trener z innej ligi, musiał tych zawodników poznać. Kontuzje też również dodały, że no nie było tej jakości. Natomiast cały czas jestem tego zdania, że trener okej, może wskazać taktykę, może pokazać czy wskazać kierunek, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne, ale tym głównym clue tego wszystkiego jest zarządzanie grupą właśnie w czasie kryzysu. Wydźwignięcie tych zawodników i wskazanie im drogi, żeby zaczęli ponownie ryzykować, zaczęli ponownie dawać od siebie coś więcej, bo najłatwiej jest stawiasz na tą samą jedenastkę, czy cały czas tkwić w tym marazmie, a tutaj trener, nie znając tych graczy, bo wątpię, że to był szkoleniowiec, który śledził, czy po prostu monitorował naszą ligę, on się uczył. Ja nie wierzyłem w to, że ten szkoleniowiec będzie w stanie dźwignąć tych zawodników, ponownie zacząć punktować, bo był w bardzo słabej sytuacji. Natomiast pokazał, że zna się na robocie i wielkie brawa, bo sam wiem, że to nie jest łatwe, będąc zawodnikiem, a będąc trenerem, podejrzewam, że to jest dwukrotnie trudniejsze. Też zastanawiam się, na ile ten uraz Rutki pomógł mu podjąć taką decyzję, żeby wrócił do bramki Filip Bednarek, który już w tej bramce został na stałe. Teraz widzimy, że w drużynie rezerw tylko gra Artur Rutko na podtrzymanie takiego rytmu meczowego. Natomiast no dobrze tutaj, że też Filip jest w tym pierwszym składzie, bo patrzymy nawet na ostatnie spotkania, czy z Villarreal, czy też ewentualnie Villarreal, a także Austrią Wiedeń. Naprawdę bardzo dobre występy Filipa Bednarka. Zdecydowanie tak i dlatego moim zdziwieniem było, że w ogóle Lech zastanawiał się nad tym, żeby ściągnąć numer jeden. Faktycznie Filip Bednarek, jeżeli gra, każdemu bramkarzowi zdarzą się słabsze spotkania. Tak, i to możemy nawet powiedzieć o Manuelu Żnojerze, czy o innych wspaniałych bramkarzach. Wojtek Szczęsny wczoraj błąd, ale Filip Bednarek ma jakość, którą pokazuje i pokazywał w trudnych momentach, bo jeżeli za każdym razem, przed każdym nowym sezonem ściągają ci nowego bramkarza, który ma być tym numerem jeden i on po raz kolejny, ten bramkarz się nie sprawdza i ty musisz wchodzić i można powiedzieć ratować sytuację, prawda, mając z tyłu głowy, że nie do końca masz wsparcie, bym powiedział, zarządzających tym klubem, tak, że jesteś takim, będzie zapchaj dziurą, no i naprawdę szapoba, jak on, wiesz, ja patrząc na Filipa Bednarka, ja mam wrażenie, że on jest jak dziecko, które dostaje cały czas nową zabawkę. On cały czas z uśmiechem na twarzy, przychodząc do wywiadów, to jest facet niesamowicie pozytywnie nastawiony do świata.
Także to jest osoba, która daje dobrą i dużą stabilizację również jakby całej linii obrony, prawda? Bo jeżeli jesteś środkowym obrońcą, nigdy nim nie byłem, prawda? Ale jednak jeżeli masz z tyłu bramkarza, który daje tobie spokój i wiesz, że możesz na niego liczyć, to zupełnie inaczej grasz też jako cała linia defensywy, jako środkowy obrońca, bo wiesz, że masz bramkarza, który jest czujny, który potrafi zarządzać też grą linii defensywnej i to też jest na duży plus dla Poznań dziś. I wiesz przede wszystkim, na co możesz liczyć, bo zdaję sobie sprawę, czy to bramkarz bardziej lepiej czujący się na linii, czy na przedpolu. I no, to był zawodnik, który zdobył Mistrzostwo Polski, a ty tak z lekką ręką zrezygnowali z jego usług i byłem bardzo zdziwiony, bo to nie był gracz, który popełnił jakieś błędy, naprawdę psuł dużo piłek, czy przez niego drużyna gubiła punkty. Problemy na przedpolu i tyle. Tak, ale no, gdyby był perfekcyjny w każdym elemencie, nie grałby w Lechu. Natomiast po tych słabszych meczach Rutki, on zdaje się zagrał pierwsze spotkanie chyba z Wikingurem na wyjeździe, gdzie też to był taki naprawdę dobry mecz w jego wykonaniu. Tam też była ważna interwencja chyba przy 0-1. Kiedy wygrywał Wikingur, w końcówce obronił taki bardzo trudny strzał. Tak, i po tej sytuacji, no dlaczego nastąpiła ta zmiana? Później mecz z Zagłębiem Lubin na wyjeździe, gdzie również dobrze się spisał, więc no teraz oczywiście z perspektywy czasu możemy mówić dlaczego. Na pewno plan był dobry, że ściągamy zawodnika, bramkarza lepszego, chociaż kolejny raz stało się faktem, że to było niepotrzebne, bo mamy gościa, który zapewnił nam mistrzostwo, brał udział w tych spotkaniach, wie czym się wiąże gra w takim zespole jak Lech Poznań, czyli z presją, z wytrzymaniem całej tej otoczki, kontroli nad swoimi emocjami, plus no, jeżeli chodzi o fach bramkarski, również wszystko jest okej. Bramkarz jest pewnie takim ubezpieczeniem, taką polisą zespołu, a jeżeli chodzi o to, to zapraszamy oczywiście do naszego partnera odcinka, więc firmy Rankomat. Jest to taka multiporównywarka właśnie ubezpieczeń samochodu na życie. Także link w opisie i tam szczegóły oferty naszego sponsora. Możemy sobie zerknąć. Mamy nadzieję, że no bardziej jak Filip Bednarek, a nie Artur Rutko tutaj działamy. Tak pod koniec już zmierzając do puenty, jakiego spotkania się spodziewacie, jak waszym zdaniem ten mecz będzie wyglądał? No bo tak jak mówiliśmy, tutaj wysnuł taki wniosek Łukasz Bortnik pod koniec naszego łączenia, że będą bazowali pewnie na kontratakach, czyli znowu tutaj mówimy o Lechu, który jest faworytem, mówimy o Lechu, który musi prowadzić grę, tylko też no, boimy się tego, żeby mieć z tyłu głowy ten początek spotkania z Austrią Wiedeń, żeby tam nie było takiej nerwowości i takiej wymiany ciosów momentami, jak to było w tym spotkaniu. Wiecie co, no Lech musi zagrać na pewno mądrze. Oczywiście tutaj Izraelczycy będą grali w głębokiej defensywie, przynajmniej takie mamy wrażenie. Oczywiście będą momenty, że będą chcieli też wyjść wyżej. I to musi też wykorzystać Lech, bo w tej formie, w jakiej jest Kuraś, trzeba tego zawodnika wykorzystać. Współpraca z Kurasia, z Iszakiem, to jest po prostu siła dzisiaj napędowa Lecha Poznań. Mówiliśmy o Weldę, który daje jakość w europejskich pucharach i Amaral, który miejmy nadzieję, że się dzisiaj przełamie. I tutaj Lech musi zagrać mądrze, w sensie takim, że powinien mieć taką trochę arytmię w grze. Oczywiście to będzie zespół, który będzie musiał prowadzić dzisiaj grę w spotkaniu na Bugarskiej, ale mądrość zespołu polega też na tym, żeby w pewnym momencie spróbować wpuścić na własną połowę zespół Izraela i też spróbować skontrować ich. Bo to też może być dobra broń, prawda? Bo jednak szybkość Skurasia bez piłki i z piłką, jego technika użytkowa, Weldę z drugiej strony i mamy Iszaka, który naprawdę jest w niesamowitej dyspozycji i to trzeba wykorzystać. I mówisz, Artur, tutaj o indywidualnościach, a chyba jeszcze dzisiaj nie padło jedno bardzo istotne nazwisko, a więc Joel Pereira, zawodnik chyba, który utrzymuje najrówniejszą formę od początku sezonu. I ja bym nawet zaryzykował stwierdzenie, że najlepszy zawodnik Lecha, mimo dobrej formy Skurasia w tym sezonie, bo jednak Skuraś początek sezonu miał taki, powiedziałbym, może nie tyle niemrawy, bo on akurat był bardzo aktywny, ale mało w tym było takiego wykończenia jakości. Skuraś na pewno zawodnik, który zrobił
zrobił największy postęp i w ogóle niespodziewany chyba postęp, bo dzisiaj jest fantastycznym piłkarzem, którego powołujemy do kadry, do reprezentacji Polski. Natomiast Joel Pereira cały czas równy poziom, te porównania do Cancelo, wiadomo, trochę na wyrost, ale często są też zejścia do środka, te piłki takie zagrywane za linię obrońców gdzieś tam z połowy boiska. Zgadza się, ostatni mecz z Austrią Wiedeń, jego asysta do Skorasia świadczył o tym, że to jest zawodnik, który nie tylko przywiązany jest do linii i biegający wzdłuż boku tej właśnie linii, tylko gracz, który może zejść do środka i czy zrobić przerzut, czy odciążyć właśnie środkowego pomocnika i wziąć ciężar gry, rozgrywania na siebie. Tak jak wspomniałeś, nie pamiętam chyba słabego meczu, jakiegoś takiego spotkania, w którym się wyróżniał na minus. To jest gracz, który cały czas prezentuje dobrą, równą formę i dający liczby. Nie tylko bramki, no bramka z Wikingurem, zdaje się. To była w ogóle jego pierwsza bramka w seniorskiej karierze. Tak. Zresztą bardzo ważna, te asysty. I to jest gracz, który no, przy tej grze, jeżeli to się sprawdzi, czyli że HPL będzie nisko bronił, to te boki będą bardzo kluczowe, będą takim może sposobem gry, żeby tą bramkę strzelić. Po drugiej stronie również Douglas. Też spodziewam się takiej taktyki, że wątpię, że Lech oprócz może pierwszych 5-10 minut ruszy wysoko i nie da rozgrywać futbolówki przez zespół z Izraela. Bardziej skłaniałbym się do tego, że to Lech będzie jakby atakował od środka boisko, będzie się ustawiać w tej środkowej strefie i czekać na błąd i uruchamiać czy Weldę, czy Amarala, czy Skurasia. I tym graczem, który będzie właśnie korygował, to wszystko będzie Ishak, który będzie miał za zadanie odgrywać te piłki. Więc chociaż chciałbym oczywiście, żeby to był wysoki pressing i absolutna dominacja w tym spotkaniu, ale ostatni mecz z Austrią jeden u siebie pokazał, że to raczej będzie taka taktyka nie na hura, tylko mimo wszystko bardziej na spokojnie. Ale mamy nadzieję, że to będzie mecz Śląsk-HPL, a nie mecz HPL-Śląsk, bo tam były dwa oblicza polskiego zespołu. Ewentualnie Lech Poznań, HPL Berszewa ze sparingów. Tak. Bo chyba 3-0 i 2-1. No w ogóle nie mówiliśmy o tym z Łukaszem Bortnikiem, ale HPL jest takim zespołem, który praktycznie co sezon przygotowawczy, co okres przygotowawczy przygotowuje się u nas. Tutaj mówił Łukasz o tej warce, ale w tym sezonie też do rozgrywek przygotowywał się HPL w Polsce. Już nie pamiętam, chyba w Opalenicy, jak się nie mylę. Wiesz co, w Opalenicy tak, też dużo zespołów od faktycznie 5, 6, 7 lat przyjeżdżają do Polski, bo mają tutaj lepsze warunki letnie niż jednak w Izraelu. Jest zbyt ciepło, zbyt gorąco. Tak więc upodobały sobie faktycznie i Warkę pod hotel, który był kiedyś bazą chyba wypadową Chorwacji na mistrzostwa wtedy Europy. Tutaj Opalenica jak najbardziej. Tak więc no są przyzwyczajeni i polskie zespoły grały z nimi sparingi. Faktycznie tak, ale wracając do tego spotkania, ja mam nadzieję, że Lech zagra tak jak od początku w Hiszpanii. Czyli ta bramka, która otworzyła wynik spotkania i bramka Skurasia była właśnie sprokurowana tym wysokim, agresywnym pressingiem. I ja tutaj myślę, że u siebie na Bugarskiej, chcąc od samego początku pokazać, że jesteśmy, chcemy się zameldować, że to my dzisiaj jesteśmy faworytem i my będziemy tutaj dyktować warunki gry, właśnie żeby spróbować te pierwsze takie 10 minut pójść dosyć mocno, agresywnie, zaangażowanym, wysokim pressingiem. Tak, żeby wybić pewność siebie, bo to jest ważne. Jeżeli drużyna przeciwna widzi drużynę, która na swoim boisku jest niezwyciężona i od razu właśnie dostrzega, że atakuje wysokim pressingiem, to co? To wybicie piłki, ta pewność siebie idzie diametralnie, drastycznie w dół. I to też może być sposób, tylko oczywiście całego spotkania nie da się przegrać, te 10-15 minut, ale później jednak, w mojej opinii, ta będzie jednak ta strefa środkowa. No i oby tak było, że wieczorem będziemy mówili o Lechu w kontekście zespołu, który jedną nogą już jest w fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy. Igor Lewczuk, dziękuję bardzo. Artur Wichniarek. Dziękuję jeszcze bardzo. Dwie szybkie informacje dla naszych widzów. Zapraszamy do skorzystania z oferty naszego partnera, a więc marki Philips, telewizory w bardzo, myślę, ciekawej ofercie do obejrzenia u nas w linku w opisie tego filmu, a także klasyczna oferta od naszego drugiego partnera, czyli Canal Plus Online. Każdy z pierwszych 3 miesięcy
za 20 zł, a myślę, że się opłaca, bo tak jak widzimy tutaj mamy Ekstraklasę przede wszystkim, mamy także inne sporty, mamy La Ligę, a więc także występy Roberta Lewandowskiego. Jeszcze raz Igor Lewczuk, Artur Wichniarek. Trzymamy kciuki za Lecha, mamy nadzieję, że będzie 5 punktów przewagi i nad Austrią Wiedeń i nad HPL-em dzisiaj wieczorem. Dobrego dnia. Naszego podcastu Każdy z Każdym posłuchasz tylko w aplikacji Empik Go.